Funkcja drążenia umożliwia analizę danych, rozpoczynając na przykład od lat, po kwartały, miesiące, a nawet dni. Zobaczmy to na przykładzie. W programie mamy już potrzebne dane do raportu. Jest to zaimportowana tabela z arkusza Excel, w której jedna kolumna to data, a druga sprzedaż. Co ważne, kolumny posiadają określony typ wartości. To znaczy wartości w kolumnie data są typu data, a sprzedaż to typ liczbowy. Najważniejszą rzeczą, która warunkuje stosowanie tej funkcji, jest to, że dane muszą tworzyć hierarchię. Stwórzmy sobie wizualizację. Wybierz macierz i przeciągnij do niej pola. Jak widzisz, po przeciągnięciu pola data od razu utworzyła się hierarchia. Powiększ jeszcze dane, aby było je lepiej zobaczyć. Na czym polega drążenie danych? Za sterowaną funkcją odpowiada zestaw strzałek znajdujący się nad macierzą. Sprawdź na przykład, ile sztuk sprzedano 1 stycznia 2014 roku. W tym celu kliknij w strzałkę skierowaną w dół i wybieraj odpowiednie wartości. 2014, kwartał pierwszy, styczeń i już masz informację, ile sprzedano sztuk produktu tego dnia. Aby wrócić do początkowego widoku, wystarczy kliknąć parę razy strzałkę w górę. Możesz również drążyć wszystkie dane poprzez rozwijanie ich o jeden poziom w dół. Funkcja ta działa także w przypadku wykresów, a jej sterowanie odbywa się w ten sam sposób. W przypadku wykresu słupkowego wystarczy kliknąć w strzałkę w dół i wybierać interesujące nas wartości.